Mateusz Chorewiak, pomocnik Stalimierec. Przed meczem Siarka Tarnobrzeg, Stalimierec, po meczu Radomia-Radom, Stalimierec 1-1. Mateusz, w jakim momencie jest dzisiaj zespół Mieleckiej Stali? Czy o tym meczu z Radomiakiem trzeba mówić faktycznie w kategorii słabsze spotkanie? No i jak szykujemy się na pojedynek z Siarką? O meczu z Radomiem nie ma co dużo mówić. No, każdy z zawodników na pewno zdaje sobie sprawę, że ten mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu. No ale co zrobić? Takie mecze przychodzą, na pewno trzeba trzymać ten punkt, bo przegrywaliśmy, zdołaliśmy wyrównać. Nie starczyło czasu na to, żeby doprowadzić do zwycięstwa. No ale co, jedziemy teraz na mecz derbowy, trzeba się zrehabilitować i przywieźć zdobycz punktową. To nas interesuje. Wróciłeś jakiś czas temu po kontuzji, wydaje się, że już do tej optymalnej twojej wysokiej formy jest bardzo, bardzo blisko. To nie mi oceniać. No, mam nadzieję, czuję się coraz lepiej, mam nadzieję, że ta forma idzie w górę i w końcu wrócę do tej swojej optymalnej formy. Tęsknisz za zdobyczami bramkowymi? Na pewno. Już czekam któryś mecz, żeby się przełamać. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Mecz tak na brzegu spotkasz byłych kolegów z zespołu trzech. To jest dla Was takie spotkanie ludzi, których znacie bardzo dobrze ze Stali Mielec w drużynie przeciwnej. Czy to jest taka jakaś specyficzna sytuacja? Ja wiem, to mecze derbowe to są inne mecze. Tutaj jest, w tych meczach jest zawsze dużo walki, każda drużyna chce udowodnić swoją wyższość. I myślę, że wpływ kolegów na to nie ma. My znamy się poza boiskiem i tutaj na meczach nie ma koleżeństwa, tylko jest walka na całego.